Jesteśmy na 6. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, a naszym i Państwa gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, szef Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie oraz były minister rolnictwa. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, jesteśmy w temacie reformy wspólnej polityki rolnej i tego, jak polskie rolnictwo będzie wyglądało w jej ramach. Jako minister rolnictwa, można powiedzieć, rozpoczynał pan dyskusję na temat tej przyszłości WPR w nowej perspektywie i tego, jak ona powinna wyglądać. Jak pan z perspektywy tych kilku lat dzisiaj ocenia postęp prac, to w jakim kierunku te zmiany poszły i dyskusja, która się toczy w tej chwili na szczeblu nie tylko Brukseli, ale także wokół Krajowego Planu Strategicznego? Ja to forum, kolejne, na którym jestem, bardzo poważnie traktuję. To jest rzeczywiście ciekawa dyskusja dobrych rolników, tych rolników, którzy powinni absolutnie mieć szansę pozostania w rolnictwie, poradzenia sobie również ekonomicznego, chociaż widzę, że wszyscy są wystraszeni i mają ku temu realne podstawy. Komisja Europejska, nie pytając nikogo, z nikim tego nie konsultując, mówię to bardzo zdecydowanie, ani z ministrami rolnictwa, którzy wydaje się najbardziej rozumieją i znają sprawy rolnictwa w swoich krajach, ani ze środowiskami rolniczymi, z COPą COGECA, czyli tą wspólną reprezentacją rolników europejskich, ani z pojedynczymi organizacjami, nigdy nie konsultowała wprowadzenia tak zwanego Zielonego Ładu, który ma przecież ogromne konsekwencje dla różnych dziedzin gospodarki, dla transportu, dla produkcji energii, dla budownictwa, ale również ogromne konsekwencje dla rolnictwa. Okazuje się, że nie ma żadnych wyliczeń, żadnych analiz, jakie będą skutki Zielonego Ładu. Nie, ma być wprowadzone ograniczenie nawożenia, ochrony roślin, odłogowanie części gruntów, przekierowanie 25% powierzchni upraw do rolnictwa ekologicznego, tego certyfikowanego, nie tego, które się ludziom wydaje, że jest ekologiczne, tylko certyfikowanego. Przecież to wszystko według wszystkich znaków na niebie i ziemi doprowadzi do ograniczenia produkcji żywności w Europie i Europa, która w tej chwili jest eksporterem, stanie się importerem. Komisja Europejska nie przedstawiła żadnych wyliczeń, tak jakby się bała, ale są już wyliczenia i Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i służb naukowych komisji, które bardzo oględnie, ale również mówią o szkodliwości Zielonego Ładu, Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech, również polskie instytuty taki raport przygotowały, które wszystkie właściwie mówią wprost. Wprowadzenie Zielonego Ładu spowoduje spadek produkcji żywności, wzrost kosztów tej żywności, wzrost w związku z tym cen żywności na rynku, odczują to absolutnie konsumenci i to bardzo boleśnie, to jeszcze to, co jest w tej chwili, to jest przedsmak wzrostu cen żywności, to, co będzie po wprowadzeniu Zielonego Ładu, odczują to bardzo mocno rolnicy, bo bardzo wiele gospodarstw nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom, nowym technologiom, innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie uprawy gleby, innych form ochrony gleby, robotyzacji, i tak dalej, i tak dalej. Więc to uderzenie będzie zarówno wobec małych gospodarstw, które nie mają środków na to, by inwestować choćby w rolnictwo precyzyjne, ale również bardzo mocno to dotknie gospodarstwa towarowe, produkcyjne, te rynkowe, które dostarczają w dużych ilościach żywność na rynek. W Polsce bałamutnie wiele osób mówi, że kochają małe gospodarstwa. Tylko te małe gospodarstwa również polegną poprzez wdrażanie Zielonego Ładu. Te pytania zadają rolnicy powszechnie, ale również ludzie doświadczeni. Na forum była debata byłych ministrów rolnictwa, poważnych ludzi. Każdy z nich mówi, że jest to ogromne ryzyko, że my nie możemy, przepraszam za wyrażenie, skakać do basenu, nie sprawdziwszy, czy tam jest woda. Analiza musi być. A komisarz Wojciechowski, który jest twarzą tej reformy, on twierdzi, że to jest najważniejsza reforma od 30 lat. Tylko Boże i Panie, słowo reforma jest słowem nadużywanym. Co to słowo reforma znaczy? Mówi tak, ale o czym my mówimy? Jak oceniać Zielony Ład, jeżeli jeszcze go nie ma? On będzie dopiero wprowadzany od 23 roku, no czyli za rok. To jest wielka nieodpowiedzialność mówić, że dopiero wtedy będziemy mogli skutki oceniać. Przecież istnieje zasada przezorności. Przezorności. Trzeba być przezornym, przewidywać, co się może wydarzyć. Robi się analizę ex ante, czyli wyprzedzającą. Robi się analizę SWOT, która ocenia
realność założeń, celów, które chcemy realizować, tu nie ma nic. Dlatego to zagrożenie dla Polski jest bardzo duże. Również bałamutne jest stwierdzenie takie, że to jest cel polityczny, który Unia sobie stawia, ale kraje członkowskie no, nie muszą go wykonywać, będą chciały, to dobrze, tym bardziej rolnicy chcą, to dobrze, nie chcą, to nie. Nie, to jest również nieprawdziwa teza, ponieważ system wsparcia dla rolników jest tak skonstruowany, że ta podstawowa forma dopłaty dla rolnika jest bardzo niska, 117-118 euro do hektara. Cała reszta, jeżeli będziesz chciał skorzystać z dodatkowych wsparć, to musisz wchodzić w ekoschematy, w różnego rodzaju dodatkowe wsparcia, niby dobrowolne, ale po to, żeby uzyskać większe dopłaty, trzeba będzie w to wchodzić, czego Unia de facto żąda. Plan strategiczny jest, zresztą Komisja Europejska, to jest dość cyniczne, przerzuciła odpowiedzialność za realizację Zielonego Ładu na kraje członkowskie. Na zasadzie my nie będziemy wam mówić, co wy macie zrobić, mamy ogólne ramy, my tylko będziemy kontrolowali, czy wy się w tych ogólnych ramach wpisujecie. Będziemy sprawdzali i akceptowali wasze plany strategiczne, ale jak będą rolnicy niezadowoleni, no to przecież nie Komisja Europejska, tylko minister w danym kraju, rząd w danym kraju za to odpowiada, jak to jest wprowadzane. To jest hipokryzja, to jest niebezpieczne. Trudno. Ten Zielony Ład, moim zdaniem, to jest głupota, która będzie niszczyła rolnictwo europejskie. Prawdopodobnie będzie wymuszany. Ten walec będzie szedł. Parlament Europejski również to zaakceptował. Generalnie środowiska lewicowe, które są w Europie Zachodniej dominujące, które rządzą, domagają się tych wszystkich ograniczeń, nawożeń, podejścia do zwierząt, zmiany. Dla mnie jest przykre, dla mnie jako rolnika i jako człowieka, który za to rolnictwo też i odpowiadał w Polsce, który kieruje Radą do Spraw Rolnictwa przy prezydencie, że z rolnictwa, które jest jednym z najwartościowszych działów działalności człowieka, również mającym pewną godność, nie godność tylko człowieka, ale również zawodu, który dostarcza żywność, której w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie wytworzyć, czyli to jest moralne, etyczne działanie, dostarczanie żywności ludziom i w Polsce, i tym na świecie, którzy również głodują, to w tej chwili się okazuje, że z rolnictwa stworzono takiego chłopca do bicia. Główną przeszkodą w walce z klimatem, szkodnikiem klimatycznym stała się krowa, bo w żwaczu metan produkuje. Świnie, bo obornik z nich jest. Ba, pola nawet stały się czymś podejrzanym, bo przecież to nie jest przyroda, zdaniem tych wszystkich ekspertów europejskich, bo to nie jest pierwotny las, tylko pole uprawne. Tak jakby w roślinach nie było chlorofilu i nie zachodziła fotosynteza. To jest ogromne zagrożenie dla rolnictwa. Głupota, która może dla Europy odbić się bardzo, bardzo negatywnie. W związku z tym, że nie da rady chyba zakwestionować tego na poziomie ogólnym, Europa, Unia Europejska, ci lewicowi politycy, wspierani niestety przez naszego komisarza, który wydawało się, że politykiem lewicowym nie jest, będzie twardo jednak próbowała to narzucać, wymuszać. Więc my musimy i mamy obowiązek i prawo jednak tworzyć takie rozwiązania krajowe. Tu musi być dyskusja rządu z organizacjami rolniczymi, z ekspertami. Tu nikt nie może niczego narzucić. Minister Kowalczyk, którego wspieram, wydaje się być człowiekiem koncyliacji, takiego, który chce korzystać z podpowiedzi. W tym upatruje nadzieję. Upatruje nadzieję, że po ponad roku pojawiło się jakieś światełko w tunelu tej polityki rolnej, tego zrozumienia, pewnej wiedzy i kompetencji ze strony również szefa resortu. My musimy właśnie tworzyć własne rozwiązania, jak ten nieszczęsny Zielony Ład w Polsce wprowadzać, żeby nie zniszczyć polskiego rolnictwa, żeby wykorzystać szanse i tych mniejszych gospodarstw, i tych większych, uporządkować również system prawny, oceny, kogo chcemy wspierać,
jeżeli chcemy wspierać wszystkich, to tak de facto to się rozpłynie, rozetrze te środki, które wsparcia na wszystkich. Bardzo często korzystają z tego ludzie, którzy nie są z rolnictwem związani, którzy już dawno przestali być rolnikami, są właścicielami ziemi, którą kto inny uprawia. To musi być również w jakiś sposób wyjaśnione, uporządkowane, żeby wsparcie publiczne, które jest potrzebne, i dopóki Unia Europejska będzie stosowała, to byłoby czymś niezrozumiałym, gdybyśmy z niego nie chcieli korzystać, ale to wsparcie ma docierać do tych rolników faktycznie zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą, a nie udających rolników. Ale to są już wszystko działania, które stoją przed ministrem Kowalczykiem. Należy mieć nadzieję, nadzieja może umiera ostatnia, że poradzi sobie i pewne zmiany w polskim rolnictwie będą zachodzić. Zresztą został dobrze przyjęty tu w Poznaniu. Ja tak jak powiedziałem, czuję się za polskie rolnictwo, chociaż nie jestem ministrem, ale jednak w dalszym ciągu odpowiedzialny. Może z faktu, że jestem i z gospodarstwa, jestem rolnikiem i tyle lat się tym zajmuję. Będę starał się ministra wspierać, bo jego sukces byłby sukcesem polskich rolników, ale pewności, czy jemu się uda, czy będziemy w stanie Polskę ochronić przed tymi wszystkimi głupotami z Europy, to trudno powiedzieć. Panie ministrze, podczas dzisiejszej debaty rolnicy wyrażali wiele obaw o to, co Zielony Ład zmieni w polskim rolnictwie, ale też w kuluarach wielu z nich mówi tak. Przez tyle lat staraliśmy się produkować żywność jak najlepszej jakości, staraliśmy się zaistnieć w świecie. Pan też jako minister ma w tym duży udział, bo będąc ministrem jeździł pan po Europie i świecie, promując wszędzie dobrą polską zdrową żywność. I oni teraz mówią tak, to za chwilę będzie tak, że ta cała praca będzie zaprzepaszczona, bo się okaże, że albo tej żywności zabraknie, albo nie będziemy w stanie dalej produkować z uwagi na te nowe normy, które będą obowiązywać. Tak, to są bardzo realne obawy i tutaj rolnicy, nie tylko wielkopolscy, chociaż to pewnie większość była z Wielkopolski, z gospodarstw, które mają kilkadziesiąt hektarów, nie są jakimiś ogromnymi. Mnie się zdaje, że w oczach pana komisarza te gospodarstwa już są dużymi, bo cały czas słyszę o tych małych gospodarstwach, że one mają się utrzymać. No nie utrzymają się z produkcji rolniczej, kilkunastohektarowe gospodarstwo, jeżeli nie zajmuje się działami specjalnymi, nie utrzyma rodziny. Może być istotnym źródłem dochodu dla tej rodziny i takie gospodarstwa również trzeba ratować, bo one zapewniają pewną żywotność społeczną i ekonomiczną obszarom wiejskim, dając też i pracę innym zawodom, ale podstawą są gospodarstwa towarowe, rynkowe, te, które produkują na rynek, które są na dobrym poziomie prowadzone, nadążały za tymi wyzwaniami, które do tej pory były formułowane. Zadłużały się, ale kupowały maszyny, wprowadzały nowe technologie, produkowały i produkują dużo dobrej żywności i nagle się okazuje, że ten Zielony Ład, ta ideologia jakaś chora, może bardzo mocno tymi gospodarstwami zatrząść. One mogą sobie nie poradzić albo będą wymagały następnych ogromnych inwestycji, żeby zmieniać kierunek produkcji na ten, którego domaga się Unia Europejska. Tylko że Unia Europejska narzuca rozwiązania, tak ma być i koniec, ale jak pytać, a skąd mają być środki na te wszystkie nowe technologie, no to jest wzruszenie ramion, tych pieniędzy nie ma. Dlatego dla polskiego rolnictwa idzie ciężki czas. Wydaje mi się, że również my rolnicy musimy być aktywniejsi we wszystkiego rodzaju debatach, dyskusjach, żeby nie było tak, że różne organizacje pseudoekologiczne, tak zwani obrońcy zwierząt, ludzie, którzy żyją na pewno z czego innego niż z rolnictwa i o rolnictwie nie mają żadnego pojęcia, ci będą nas uszczęśliwiać, ci będą decydować o tym, jaka ma być przyszłość rolnictwa, nie pytając w żaden sposób rolników, ich reprezentacji, organizacji rolniczych. Musimy przekonywać ludzi w mieście, może i tych naszych krewnych, którzy w mieście mieszkają, zabierać głos w debatach nie tylko z rolnikami, ale z resztą społeczeństwa, tłumaczyć, jaka jest rola rolnictwa na rzecz społeczeństwa. Bo przecież dobre rolnictwo to nie jest tylko partykularny interes samych rolników, że sobie, za przeproszeniem, zarobią i kabzę nabiją. Nie. Dobre rolnictwo to jest potrzebne społeczeństwu, potrzebne konsumentom, potrzebne, no mówiąc bardzo górnolotnie, potrzebne ludzkości.
Panie ministrze, Zielony Ład to nie jedyne zmartwienie rolników. Chciałem też prosić o krótki komentarz do aktualnej sytuacji. Rolnicy mają teraz dwa duże bóle głowy. Jeden z nich to niestabilny rynek surowców. Mówimy o ropie, o prądzie, o paliwie i co się z tym wiąże, też wysokie ceny nawozów. Drugi problem to kwestia ASF-u, pomoru świń, który w tej chwili bardzo mocno już doprowadza producentów do rozpaczy. Zacznijmy od tego pierwszego tematu. Jak pan sądzi, jak się ten rynek surowców będzie w najbliższym czasie układał i jakie to będzie konsekwencje dla rolnictwa? To jest jedno z głównych i pierwszych wyzwań ministra, wicepremiera Kowalczyka. Ja nie spodziewam się tutaj sukcesów, ponieważ produkcja nawozów jednak jest związana z cenami nośników energii, głównie gazu. To w całej Europie ma w tej chwili bardzo złe tendencje wzrostu cen. Notabene, skoro Unia Europejska sama sobie tego naważyła, również przez niejasną politykę wobec Rosji, kombinowanie, granie z Putinem, no to Putin teraz pokazuje, kto tutaj trzyma karty w ręku, ten, który ma surowce. Może Niemców by to nauczyło jakiegoś rozsądku, bo zgoda na Nord Stream 2 to jest zgoda na dyktat rosyjski, również w zakresie energii w Europie. No ale trudno, no, odczuwamy to również jako rolnicy. Są działania, rząd podjął takie działania, żeby zmniejszyć marże zakładów produkujących nawozy, ale to tylko troszeczkę może tam obniżyć. Jest potrzeba zbudowania również nowej sieci sprzedaży nawozów. Niech te, które są, istnieją, ale ja miałem taki pomysł, który zgłaszałem wielokrotnie, no, nie znalazł uznania w oczach decydentów, żeby w oparciu o te podmioty państwowe, które jeszcze funkcjonują, czyli gospodarstwa kowrowskie, gospodarstwa instytutów naukowo-badawczych, które są rozproszone po Polsce, Krajową Spółkę Cukrową, plantatorów buraka, ziemniaków skrobiowych, grupę Elewar, która też ma ileś tam punktów w Polsce, to jak to zbierzemy wszystko razem, to jest 100 parędziesiąt, może więcej, punktów sprzedaży mogłoby być, również nawozów, gdzie byłyby te nawozy sprzedawane bezpośrednio rolnikom. Samo kupowanie przez rolników w zakładzie jest mało prawdopodobne, bo tam dużo ogromnymi partiami się obraca. To samochód ciężarowy to jest niewiele, a mniej to już w ogóle tam nie ma rozmowy na terenie zakładu. Zresztą to wynika również z faktu, że na przykład nawozy azotowe muszą być natychmiast wywożone z fabryki. Anwil we Wrocławku, to jest koło mnie niedaleko, nie może składować nawozów więcej jak produkcja z 12 godzin, bo to grozi wybuchem. Te nawozy, pamiętamy wybuch w porcie w Bejrucie parę miesięcy temu, gdzie eksplodowało parę tysięcy ton saletry amonowej, czyli naszego nawozu. Więc nie wolno w zakładach przechowywać. To musi być na bieżąco wywożone i to daje też przewagi firmom dealerskim, bo one, wiedząc, że trzymają zakłady za gardło, no to również swoje warunki dyktują. Państwo może pomóc przez wybudowanie tej dodatkowej sieci dealerskiej, ale na pewno to łatwe nie będzie, ale może odczujemy przedsmak tego, co Zielony Ład wniesie, bo Zielony Ład mówi, że w ogóle nawozy są nam właściwie niepotrzebne, że powinniśmy z nich rezygnować, no to pewnie wielu rolników, nie mając możliwości kupna tych nawozów, no zrezygnuje, czyli powiem to ze pewną przesadą, ale już zaczyna realizować Zielony Ład i to, co wymyślono. Sprawa ASF-u jest skomplikowana. Ta choroba się rozwija. Jest w wielu krajach, co mnie w żaden sposób nie cieszy. Natomiast jeżeli nie będzie konsekwencji, bo to nie jest tylko kwestia odszkodowań dla rolników. Tych, którzy nie z własnej winy znajdują się w kolejnych strefach i się okazuje, że nie mają gdzie sprzedać, albo cena im oferowana przez zakłady, przez ubojnie, przez zakłady mięsne jest żenująco niska. To jest żerowanie na tych rolnikach, na bizie tych rolników. Trzeba stosować formy wsparcia, wyrównania tego utraconego dochodu, ale przecież to też nie jest na dłuższą metę żadne wyjście z sytuacji. Minister Kowalczyk przygotowuje pewne plany dotyczące wsparcia stada podstawowego po to, żeby ta hodowla przetrwała. Ale dopóki w Polsce nie będzie skutecznej redukcji populacji dzika, a jej w dalszym ciągu nie ma, to jest udawanie, to afrykański pomór będzie
się rozprzestrzeniał. Żadne bioasekuracje nie wystarczą, jeżeli choroba jest w lesie, w chorych dzikach, w zdechłych dzikach, w ich truchle, jest roznoszona przez różne gryzonie, ptaki itd., itd. Również może trafić w postaci śliny, kału, moczu na ubraniach, na butach i tutaj też bioasekuracje niewiele dadzą. Musi być skuteczny odstrzał, któremu przeszkadzają po pierwsze ekolodzy, ci obrońcy zwierząt oszalali i nie rozumiejący tego, co się dzieje, ale również obstrukcja ze strony Polskiego Związku Łowieckiego. Przecież ta organizacja nie chce skutecznie pomóc rolnikom i rządowi w zwalczeniu afrykańskiego pomoru. Organizacja, która ma przywileje jeszcze z czasów głębokiej komuny od Bieruta, tam jest sporo młodych ludzi, którzy chcieliby polować, natomiast sposób prowadzenia organizacji, to całe szefostwo działa w tym kierunku, żeby tego skutecznego odstrzału dzików nie robić. Również fałszowanie danych dotyczących populacji dzika, bo jak słuchać myśliwych, to nie ma dzików w Polsce. Właściwie czego chłopi chcą? A ze strony rolników informacje całe w atach i zresztą już do miast zaczynają wchodzić. Jeżeli Polski Związek chciałby się zrehabilitować, przyłożyć rękę do czegoś dobrego i dokonać masowego odstrzału dzików, to jest najbliższy czas, może 2 miesięcy. To jest, kiedy schodzi kukurydza z pól, też tam trochę zostało, ale to już za chwilę zejdzie, nie ma liści na drzewach. To jest jedyny moment w roku, kiedy dziki się nie ukryją i można na nie skutecznie polować. Ja wprowadziłem w 2020 roku specjalną ustawę, nazwaną nie wie czemu Lex Ardanowski, która również chroni myśliwych w trakcie polowań. Jeżeli ktoś by przeszkadzał, to może trafić do więzienia. Policja ma prawo tych aktywistów ekologicznych, którzy nic z tego nie rozumieją, co się dzieje, po prostu wyprowadzić w kajdankach. Można nakładać obowiązkowe odstrzały sanitarne przez powiatowego lekarza weterynarii. Specjalne uprawnienia nabyli wojewodowie również tą ustawą do zarządzania terenem, wprowadzania na przykład blokad na autostradach, zamykania bramek dla zwierząt. No różne rzeczy, żeby skutecznie walczyć z dzikami. Ale to jest dla mnie też dziwne, że w innych krajach odstrzał dzików jest akceptowany przez organizacje ekologiczne, na przykład w Niemczech, gdzie rocznie jest prawie 1 000 000 sztuk odstrzeliwanych, a te same organizacje w Polsce wielkie larum podnoszą, bo szkoda dzików. Plus jeszcze ta niejasna i jakaś bulwersująca postawa wielu myśliwych sprawia, że my tej choroby nigdy nie pokonamy. Jeżeli nie będzie skutecznej współpracy rolników poprzez bioasekurację, ale również myśliwych, jeżeli chodzi o odstrzał, no to sobie nie poradzimy. Także to jest ciężki, ciężki problem. Oby się nie okazało, że hodowla świń w Polsce zniknie, a kiedyś wróci, ale już tylko i wyłącznie w postaci tuczu nakładczego, co byłoby dla Polski nieszczęściem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę i za udział w naszym forum. I już teraz zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję.